Cześć wszystkim, z tej strony Atakama i witam Was w 110. odcinku, oczywiście z Alicji Online. Jest dzisiaj niedziela, a to oznacza, że weszła również aktualizacja. Jestem sobie ja. Jest sobie koń. Jeszcze w sumie nie zdecydowałam, na jakim koniu się dzisiaj przejedziemy, ale w sumie wiecie, było blisko, więc zaraz sobie jakiegoś wybiorę, ale oczywiście ważniejsze jest to, co... ściana! To, co weszło w tej aktualizacji, więc moi kochani, popatrzcie na tą piękną twarzyczkę, ale już nie, bo idziemy do sklepu. W sklepie jest kostium kąpielowy z błota i liści. Lilo i Stitch, te klimaty, wiecie o co chodzi. Chyba jeszcze nie jestem gotowa na takie odkrywanie ciała, więc lepiej się za to nie zabierajmy, ale tutaj widzę jeszcze jakieś kozackie okulary. Czujecie ten prestiż? Wiecie co, ja śmiem twierdzić, że tu nie ma nic, co by mnie zainteresowało w jakiś większy sposób, ale jeżeli chodzi o samą aktualizację, to tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie i na razie! A tak serio, to cześć wszystkim, jestem Martyna z kanału Martyniusz. Bardzo miło mi Was poznać, bardzo miło mi poznać widzów Aty i mam nadzieję, że mnie nie znienawidzili po tym skeczu, do którego właśnie doszło, bo mimo, że znam Atę, to nie umiem jej udawać i w ogóle głos mam inny i wiecie, pewnie brzmiało to strasznie upośledzenie. Ale ponieważ jest to 110. odcinek, jest super mega specjalny, to Ata zaproponowała mi właśnie udział u siebie i ogólnie to mam się rozpromować, więc... Jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam na kanał Martyniusz. Stawiam koniki i covery i kroniki. Koniec lokowania produktu. Ata powiedziała, że najczęściej właśnie przedstawia to, co się dzieje w aktualizacji, a potem robi wyścigi. O Boże, panie dziadku, pan do mnie nie mówi. Czy ty masz tutaj jakieś w ogóle jajuszka? Jajuszka, fifoszki. O Boże, ona ma trawiaste fifoszki. Pasują do tego. Tak, chcę wykluć to jajo. A to na mnie będzie krzyczeć, ale ja... O, można dwa naraz! O matko! Ja chcę tego, ja ostatnio w Alicję grałam... O matko. Ostatnio w Alicję grałam chyba jeszcze w wakacje z zeszłego roku, więc jak teraz wsiadłam, to czuję się, jakbym była co najmniej upośledzona. Ale to nic! Widzę, że Ata ma tutaj strasznie dużo koni. Kiedyś to ja jej trenowałam konie, a teraz już to tak nie wygląda. O Boże, ja nie chciałam opieki, ja chciałam wybrać tego konia. Uwaga, uwaga, hodowla? Nie, tutaj to było. Ha! Jeszcze trochę ogarniam. Okej, Salvador, poziom 11. Ale klasa 30, o matko. Darla, poziom 10. O Boże, Diederot? Ata! Jak ty konie nazywasz? Kłoń. Ej, ten jest śliczny. Jaskier! Jaskier, gdzie masz Priscillę? Wiecie, co mi się zaraz skojarzyło? Kto zna Wiedźmina, to wiecie... Na szlak moich blizn poprowadź palec. Jeżeli ktoś jest z mojego kanału na tym filmie, a dużo osób subuje i mnie jate, to pewnie wiecie, co to jest za piosenka, ale od razu mi się skojarzyło, jak zobaczyłam tą nazwę. Miku, ale co, poziom 11 to jakiś max? Bo tutaj widzę, że te konie to mają max 11 poziom. Niech ktoś mnie oświeci. Halo, potrzebuję poradnika. Czemu się nie spytałam? Ikar, o wow. O wow, Ikar, podoba mi się Ikar, fajnie brzmi. Weźmy Ikarka, zamień. Ja chcę Ikara! Hej, ziom. Ale jaką on ma grzywkę taką śmieszną. Czy ja się muszę nim... czy ja go muszę opiekać? Chyba muszę. Zajmę się tobą, koniku. Kochaj mnie. No błagam cię. No ale ja się tak staram. A to twoje konie mnie nienawidzą. Chciałam dać mu wszystko, ale po chwili się skapnęłam, że przecież on jest pełny i pewnie dlatego nie chce jeść. W ogóle przepraszam, moja dykcja dzisiaj siada. Level upośledzenia, co nie znaczy, że nie można go wyszczotkować. Czy ktoś może mnie oświecić, co to jest w ogóle za jak to się mówi, maść, tak? Konia maść, bo jest bardzo ładny.
Ja ogólnie lubię takie konie tego typu, lubię siwki i lubię karuski. Tak, wiem co to jest koń kary i na tym się kończy moja znajomość, więc jestem geniuszem. Dobra. O Boże, masz tylko łuk, a ta... Ja nie umiem w łuki. Co się stało? Co to tak poszło? Nie zgadzam się, jeszcze raz! Halo! Halo! Nie chcę się bawić. Ten koń mnie ewidentnie nienawidzi, jestem tego pewna. O matko, dobra. Wchodzimy na jakiś wyścig. Ja sobie poustawiałam tak, jak ja chciałam. Nie wiem, czy Ata tworzy wyścigi, czy Ata wchodzi na jakieś randomowe. Nie chcę wejść gdzieś, gdzie mnie nikt zaraz nie... A, chodźmy tu. Właśnie wyskoczył mi karnawał i w sumie... O Boże, jak ja to robiłam? Jezu! Źle ustawiłam sobie klawisze, właśnie zdałam sobie... Boże, Ata, czym ty ska... Ata skacze Z. O matko! Nie ustawiłam sobie skoku na spację. Kto skacze Z? Ata! Ata, ja nie rozumiem! Chciałam tylko powiedzieć, że chciałam się jakoś bardziej przygotować i obejrzeć, o czym Ata z wami rozmawia podczas najczęściej wyścigów właśnie. Ogólnie z poprzedniego mnie chamsko wyrzucili i było mi przykro, ale kebabowi zawsze przychodzi, bo kebab kocha ludzi, więc tylko strzelam w nich bustami i... Gdzie jest shift? O, znalazłam. Przepraszam! O matko! Ja poproszę kompilację słowa o matko w tym filmie, bo to chyba jest ewenement mojego dzisiejszego dnia. Ej, no ja serio, muszę zmienić tą głupią spację. A tak to tak robi! Ojejku, ktoś tam spadł. Ja pamiętałam, że w tej grze gdzieś tu... O, drifty można uprawiać. Proszę bardzo, szybcy i wściekli siódemka. Nie, czekajcie. Ósemka już była, to będzie dziewiątka. Przepraszam! Jajko! Ale mam jajko. A ta będzie mnie kochać, bo mam jajko. Ogólnie... Tak, teraz doszłam do wniosku, że w sumie poznaliście mnie, a przynajmniej część z was, na pewno nie ci nowi widzowie, część z was poznała mnie właśnie dzięki filmie Aty, bo jakby nie patrzeć, pamiętam, że nagrywałyśmy wtedy ogórki i to było... O matko, w zeszłą wiosnę, to nie były jeszcze wakacje, wiem, że to było w zeszłą wiosnę i byłam wtedy strasznie chora i strasznie przerażona, bo Ata kazała mi gadać ze mikrofonu, a ja nie wiedziałam, co ona chce ode mnie. No i gadałam i zrobiłam z siebie idiotkę, ale to wiecie, zostało mi do teraz, więc są rzeczy, które się nie zmieniają. Jak ktoś jest sentymentalny, to właśnie tak to się kończy. Kto mnie kojarzy taką? Nic się nie zmieniłam, moi drodzy. W każdym razie potem jeszcze tego samego dnia O Boże, idź z tym bierz! No ty wy... Przykro mi teraz. No nie, nie przemyślałam tego. Stój! Bo... Aha! Czemu mnie nie zaatakowało? Co się właśnie stało? Hej! To nie tak ta gra działa. Znaczy niby na moją korzyść, ale byłam przerażona. A, no i właśnie. Chciałam powiedzieć, że tego samego dnia razem z... Co ja zrobiłam? Tego samego dnia razem z Atą nagrywałyśmy właśnie Alicję. I tam był ten pamiętny tekst. I co to było? O Boże, ale wstyd. Wiedziałam, że będę ostatnia. Aha, Jeju, ale dojdź do tej mety, nie rób wstydu, Martyna. Dobra, dojechałam. Ojejku, jaka słodka poza! Chciałam powiedzieć, że muszę wyjść z tego wyścigu i muszę zmienić ustawienia, bo zaraz dostanę nerwicy. I kiedy zmienię wyścig, odezwę się do was i będę opowiadała dalej. Losowanie jeszcze! Aha, tylko ja nic nie dostanę. Okej, wyścig się ładuje. Ile razy powiedziałam okej? Wyścig się w każdym razie ładuje, a ja przy okazji... Skorzystałam z tej możliwości i prócz zmiany ustawień przestawiłam sobie również mikrofon troszeczkę bliżej, więc mam nadzieję, że nie będę na was pluła i będziecie mnie lepiej słyszeć. Mam nadzieję, bo niestety zgaduję, że jakość materiału nie będzie taka, jaka bym chciała, ale mikrofonie postaraj się być dobry dla mnie, chociaż ten jeden raz. I próbuję sobie przypomnieć tak właściwie... na czym skończyłam, ale skończyło się jak zwykle. Aha, dobra, shift, WASD i spacja! O matko! Dobra, nieważne, udało się. Tym razem nie było żadnego challenge'a z tego, co mi się wydaje. I tak, wtedy nagrywałyśmy Alicję. I Alicja wyszła już o wiele lepiej, ale jak powiedziałam wcześniej, był tam właśnie mój pamiętny tekst, czyli tak dykcja mi siada, to już ten moment dnia, moi kochani, że
Nie założę kanału. I co? Czemu nikt mi nie wmawia do teraz, że kłamie? Nie no, jest dużo osób, które mi o tym przypomina, ale to jest dla mnie strasznie zabawna sytuacja. I w sumie lubię, jak ktoś o tym mi przypomina i lubię o tym opowiadać. Więc stwierdziłam, że dla nowych widzów Aty, którzy może mnie jeszcze nie znają i może nawet nie chcą mnie poznać, to poznajcie mnie bliżej. Wiecie, jestem tym typem człowieka, nie wpuścicie mnie drzwiami, to wejdę oknem. Tak, to chyba właśnie tak. Czy ja się nie przedstawiam się z najlepszej strony w tym filmie, ale to będzie jedyny i ostatni raz, uwierzcie mi, wy nie będziecie mnie chcieli tutaj już więcej razy, więc spokojnie. To jest sytuacja kryzysowa, dlatego tutaj jestem. Dla tych, którzy się bawią dobrze, to bardzo mi miło. Jestem Martyniusz. Jestem Martyniusz. Dziękuję. O matko, ja naprawdę nie wiem, o czym mogę mówić. Serio? Serio, smok? Serio, smok? Dlaczego? O, mam pomysł. Tak się robiło za czasów dzieciaka. Bum! Dobra. Tak miało nie być, ale tak wyszło. Przyznam, że z tą spacją jest mi o wiele wygodniej. Boże, jak to się trzeba skupić. Jak można nagrywać tą grę? Znaczy wiecie, na live to... Ja tam jeszcze rozumiem, bo sama często grałam w nią na streamach. Ale tak, żeby... O Jezu, jak dobrze, że mam... Kabum! Ha! Zawsze miałam szczęście do tarczy. Boże, jak to się zacięło przez moment. Ups! O! Ha, ale fart! O nie, ostatni. Ikar wbił poziom! Ikar lec jak wicher Mustang! Hadong! O mat! Okej, to był niespodziewany zwrot akcji i ja nie byłam na to gotowa. Boże, będę trzecia! Ja! To mnie korzystając z okazji możecie również wy opowiedzieć, jak to było, dlaczego zaczęliście grać w Alicję, bo ja pamiętam, że to było coś na zasadzie znalazłam filmy Aty, kiedy jeszcze nie kolegowałyśmy się, nie przyjaźniłyśmy się, nie nagrywałam jeszcze wtedy, ale zobaczyłam u niej film, jak właśnie tą Alicję zainstalować i to zrobiłam. I pamiętam, że kiedy już usiadłam, to odpadłam i grałam w to naprawdę nałogowo. I to było straszne, bo ja naprawdę każdą chwilę traciłam na Alicję i pamiętam, że kiedy kupiłam sobie, wiecie, tego konia, bo kiedyś chyba się nie dało bridować koni, tak? Można było tylko kupić, one wszystkie były podobne do siebie, tylko chyba różniły się wielkością, było coś koło tego. To kupiłam sobie tego z kontrolą, bo Ata tak mówiła, tak ja słucham Aty, ja tylko wbijam hajs na wyścigach. I w ogóle przez moment koksiłam, ale potem olałam tą grę, bo trzeba było wbijać level w SSO i wiecie, łowić ryby i to się tak dziwnie skończyło, więc taka jest moja historia z Alicją. Teraz moje konto poszło się kochać i nie gram już na nim. Tak, powodzenia wszystkim. O Boże, zdałam sobie właśnie sprawę z tego, że dwa razy nie powiedziałam powodzenia i teraz jest mi przykro. Przepraszam! Osoby, które są ze mną w pokoju, wybaczcie mi, błagam. Boże, to zabrzmiało, jakby mi w ogóle nie było przykro. Dlaczego ja sprawiam takie wrażenie? Wiecie co? Mam czasem świadomość, że swoją osobą nie wzbudzam w ludziach sympatii. A około 50 tysięcy, jak 50 tysięcy osób to obejrzy, to ja będę skończona w internecie. Nie było was z jakieś 2 minuty, a ja zdążyłam się z 2 razy utopić, więc co złego, to nie ja. Ale... O matko. Boże! Boże i wodorze, jak to mówi moja znajoma. Tak, Olga, pozdrawiam cię. I nie, to nie jest Olga, którą pewnie niektórzy kojarzą. Boże, właśnie próbuję myśleć teraz, ile widzów od Aty naprawdę będzie mnie kojarzyć. I to jest takie, nie wiem, o czym mogę mówić, bo wiecie, to jest tak, kiedy ktoś opowie jakiś żart związany z konkretną osobą, z konkretnym zdarzeniem, o którym wy nie macie pojęcia. I to jest wtedy takie niezręczne. Ja jestem mistrzynią niezręcznych momentów, więc jeżeli ktoś szuka mistrza przypału, to zapraszam serdecznie do mnie. Jeżeli chodzi o głupie historie na streamach, to opowiadam je bardzo, bardzo, bardzo często. I streamy są co piątek.
i sobotę o godzinie 18 do godziny 20 na kanale Martyniusz. Ja naprawdę czuję się okropnie, mówiąc te wszystkie rzeczy, ale Ata mówi, reklamuj się. Martyna, reklamuj się. Robisz to dla mnie, więc miej coś z tego. Ata, kocham cię. Ale powiem wam, ja już chyba kiedyś o tym wspominałam, ale to jest naprawdę świetne uczucie, kiedy macie kogoś, dla kogo możecie... Dzięki, ziom! Kiedy macie kogoś, dla kogo właśnie możecie się tak czasem poświęcić, powiedzieć dobre słowo, to jest strasznie kochane, więc możecie dopisać do waszych historii z Alicją coś o waszych najlepszych przyjaciołach albo przyjaciółkach, czy macie ich kilku, możecie podać ich imiona, niekoniecznie nazwiska, ale imiona, to może być ciekawe w sumie. Dzisiaj jest taki dzień przyjaźni i jest niedziela i w ogóle jest miło. Kochajmy się wszyscy, ja was kocham. Ata też was kocha. Pewnie Ata, gdyby mogła, to by wam napisała pozdrowienia, ale chyba jej nie ma. O mój Boże! 3 wyścigi, ja sobie pogadałam, co mogłam, pogadałam, co wiedziałam, a nie wiedziałam w sumie nic, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten film wam się podobał. Zapraszam na inne odcinki z Alicji u Aty i oczywiście na przyszłe filmy Aty, które na pewno się pojawią na tym kanale. Z tego, co mi się wydaje, to jest ostatni ze mną, więc nie będzie mnie już tu, spokojnie. I oczywiście jeszcze raz, po raz tysięczny dzisiaj, zapraszam również na kanał Martyniusz, gdzie znajdziecie głupie covery, jeszcze głupsze kroniki Star Stable i jeszcze głupsze koniki, więc zapraszam bardzo serdecznie. Postscriptum: Martyna boi się koni. Cześć wszystkim. Może to się nie uda. Cześć wszystkim! No nie, jeszcze gorzej!